A to ośmiu zawodników, którzy pobiegną na 800 metrów w finale. W zeszłym roku Kacper Lewalski ze złotem 1:56:11. De facto wówczas to była gonitwa, pamiętamy o rekord Polski. Natomiast do niego trochę zabrakło, bo 10 sekund. Znaczy inaczej, no akurat ten rekord Polski, co jest obecnie, no był później, po mistrzostwach. A tak, faktycznie to było troszeczkę wcześniej. Ale wtedy, no, jeżeli dobrze pamiętam, 2-3 sekundy były do ówczesnego rekordu. Bo ten aktualny 1:46:89 Kacpra Lewalskiego z 22 lutego zeszłego roku z Torunia. Poprawka 9 oczywiście zawodników, a nie 8, no bo tutaj mamy między innymi Mateusza Makowskiego, który decyzją sędziów został dołączony do tego finału. Pod rytm Metaliki Andrew Sandman przygotowujemy się już do startu i też prezentacji one by one. Jory Teixeira, SKL Sopot na torze szóstym wspólnie z Bartoszem Kitlińskim, faworytem do zwycięstwa. Karol Makiła, GKS Kartuzja Kartuzy. Mateusz Makowski, Gimnazjum Płońsk. Obok niego znajduje się Jakub Nowicki z Energetyka Poznań. Mikołaj Kancarz, LKS Żelazny Opoczno Running Team. Obok Gancarza Jakub Chudzik, UKS Tiki-Taka Kolbuszowa. No i też Mikołaj Piwoński, MKL Toruń. I zamyka nam stawkę finałową Igor Hawełko, PKS Bydgoszcz. Na torze pierwszym z PKS Bydgoszcz Igor Hawełko, 800 metrów mężczyzn, finał 1:46:89. I ruszyliśmy, 4 okrążenia, 4 razy 200 metrów. Oczywiście tutaj wszystko będzie się rozstrzygać się przede wszystkim na tych ostatnich 200 metrach. Teraz na prowadzeniu Kitliński, w pobliżu jest Jory Teixeira. 27:14 to czasy pierwszego okrążenia. Jakub Chudzik w tym momencie na drugiej pozycji. Stawka jeszcze w miarę zbita. Nadal Kitliński na pozycji lidera, za nim Chudzik, Teixeira. Kończymy drugie okrążenie i mniej więcej 56:00 na takim poziomie. Minęli te dwa okrążenia zawodnicy na 800 metrów. Trochę ta pierwsza dwójka odskakuje od reszty stawki. Kitliński, Chudzik, Teixeira, tu bez zmian, ale również Igor Hawełko rozpoczyna swój marsz i w tym momencie Hawełko wychodzi na drugie miejsce. Dzwonek oznaczający ostatnie okrążenie. Hawełko ścigający Bartosza Kitlińskiego, traci już trochę Jory Teixeira. Hawełko, czy będzie w stanie tutaj powalczyć z Kitlińskim o złoto? Zdaje się, że jednak Kitliński na tą ostatnią prostą wyjdzie z dość bezpieczną przewagą i Bartosz Kitliński mija milimetry jako pierwszy, natomiast na pewno też z medalem Igor Hawełko. Wstępny czas 1:53:03. Zwycięzcy Bartosza Kitlińskiego. Czekamy tu jeszcze na korektę. 1:53:02. Z takim czasem Kitliński zdobywa złoto. Hawełko srebro. 1:53:53.
A na trzecim miejscu z brązowym medalem Jory Teixeira, 1:53.61 zawodnika SKLA Sopot. Czwarty bez medalu Jakub Chudzik, który przez większość tego dystansu był w tej pierwszej trójce. Pełna kontrola ze strony Bartosza Kityńskiego. Widać było tej dojrzałość i umiejętności. Nawet już nie tylko pod dachem, no bo znamy tego chłopaka już ze stadionów. Pełna kontrola, zwłaszcza tego dystansu, który utrzymywał nad rywalami, wicemistrz Polski do lat 20.